Rozmowa dnia. A gościem Sygnałów Dnia jest pan senator Wojciech Konieczny, Polska Partia Socjalistyczna. Witam bardzo serdecznie. Panie senatorze, dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa. Panie senatorze, pakt senacki na ostatniej prostej, czy też pojawiły się komplikacje, bo takie rzeczywiście informacje dotyczące ewentualnych komplikacji kilka dni temu w mediach, przez media przemknęły, zresztą pewno oliwy do ognia dolał pan senator Bury, który też sugerował, że są poważne problemy. Jak to w tej chwili wygląda? Ile okręgów zostało ustalonych? No, z wiedzy, którą ja posiadam, to już prawie wszystkie. To dotyczy zaledwie paru miejsc, no, które są dogadywane, że tak powiem, i spodziewamy się tego, że w ciągu, powiedzmy, 2 tygodni do końca lipca no, zostanie ta lista 100 senatorów potencjalnie kandydujących z list opozycji, z tego paktu senackiego ogłoszona. No cóż, oczywiście się to trochę przedłuża, jeżeli patrzeć przez pryzmat zapowiedzi ze stycznia, lutego, że już niedługo, ale tak naprawdę osoby, które są od dawna w życiu politycznym, tym partyjnym, zwracały uwagę, że jest tyle niewiadomych poza paktem senackim, czyli jak będą partie startować, kogo będą wystawiać, w jakich konfiguracjach i tak dalej. Kto z paktu senackiego obecnego wystartuje jednak do Sejmu, no, że tak naprawdę to nie było szans na dużo wcześniejsze ustalenie tych list. Zresztą no, po drugiej stronie również nie znamy kandydatów, że tak powiem, w kontrpakcie, że to tak określę. Więc no myślę, no to że prawda, to ale druga, czas... druga strona nie ogłaszała, że w czerwcu poda wszystkich swoich kandydatów. Państwo tak, ogłaszali jako pakt senacki. Ale panie senatorze, bo tutaj pan powiedział dość ciekawą informację o tym, że to być może już pod koniec lipca, czyli tak naprawdę na dniach, dojdzie do upublicznienia całej listy senatorów popieranych przez kandydatów na senatorów popieranych przez partie opozycyjne. Bo też dosłownie kilka dni temu pojawiły się dwie informacje. Jedna mówi o tym, że mniej więcej 1/5 miejsc w okręgach nie została jeszcze ustalona i będzie cały czas podlegała negocjacjom, ale też była mowa o tym, że jednak przywódcy partii opozycyjnych uznali, żeby trzymać te nazwiska kandydatów na senatorów w tajemnicy do ostatniej chwili, bo ta strategia ich zdaniem może być bardziej korzystna. To jak pan te dwie informacje skomentuje? No, panie redaktor, to oczywiście trochę się na siebie nakłada. To znaczy już jesteśmy w momencie takim, że ta taktyka wyborcza już dotyczy bezpośrednio wyborów. To znaczy rzeczywiście moment, w którym są ogłoszone listy, jest pewnym momentem zwrotnym w kampanii, gdyż no, kiedy zostaną upublicznione nazwiska osób, które kandydują do Senatu, to wiadomo, że one się nie znajdą na listach do Sejmu i odwrotnie. To znaczy, jeżeli kogoś nie będzie na liście senackiej, a do tej pory był, no to jest duże prawdopodobieństwo, że będzie tak zwaną jedynką którejś z tych partii do Sejmu, więc przeciwnicy, że tak powiem, będą już mieli pewien wgląd w taktykę wyborczą, tą personalną partii opozycyjnych. Stąd być może sztaby wyborcze taktycznie doszły do wniosku, że no, trzeba to trochę później opublikować. Na to nakładają się oczywiście te pewne jeszcze niedogadania, których już jest naprawdę bardzo mało według mojej wiedzy, ale już też jest takie oczekiwanie, żeby tą listę ogłosić mocne, silne wśród elektoratu i tego też nie wolno lekceważyć. Także ja się spodziewam, że w ciągu tygodnia, dwóch ta lista zostanie ogłoszona. A panie senatorze, bo też pojawiły się informacje dotyczące no, pewnych renegocjacji, to znaczy kandydatur, powrotu do kandydatur, które już zostały ustalone, ale okazuje się po drodze, że na przykład sondaże przeprowadzane lokalnie są dla tych ludzi niekorzystne. Czy pan potwierdza, że również takie rozmowy są prowadzone, że być może dojdzie do zmian już tych nazwisk, które zostały wcześniej, na wcześniejszym etapie zaakceptowane? Panie redaktor, nie mam takiej wiedzy aż takiej dokładnej co do poszczególnych partii, co tam się dzieje. Wiem, że miały być takie
jakby wstępne badania przeprowadzane, jeżeli jest dwóch kandydatów, którzy mają się za równie dobrych, powiedzmy, i partie też tak uważają, że miało dojść do badania opinii publicznej na danym terenie. Jeśli ten wynik wskazywał zdecydowanie na jedną z tych osób, no to ta druga miała ustąpić. Ale w ilu to się okręgach zdarzyło, nie wiem tego. Panie senatorze, a co z Romanem Giertychem? Bo też no, podpieram się informacjami, które w prasie się pojawiły, a te informacje są takie, że generalnie jest zgoda na to, żeby Roman Giertych kandydował z Paktu Senackiego, nie z tego okręgu, który sobie wymarzył, bo to marzył podobno pod poznańskim okręgu senackim, ale pod warunkiem, że sam wynegocjuje z jednym z liderów partii opozycyjnej, że ten go zgłosi jako swojego kandydata. Czy sprawa kandydowania Romana Giertycha z Paktu Senackiego z poparciem opozycji jest pana zdaniem aktualna? Moim zdaniem nie, to znaczy według mojej wiedzy nikt nie zgłosił czyli, pana Romana ale to Giertycha. Na którym, który etap nie? To znaczy była zgoda, że jeżeli ktoś go zgłosi, to niech kandyduje, czy też po prostu w ogóle takiej zgody nie było? Według mojej wiedzy nikt go nie zgłosił, to po pierwsze, a po drugie, gdyby był zgłoszony, no mogłoby dojść tutaj do weta, że tak powiem. A kto by wetował? No, lewica. Dlatego, no ale co do lewicy, nas... to były sprzeczne też informacje, bo byli tacy, co mówili, że oczywiście wetujemy i było oburzenie, no ale byli też tacy, między innymi zdaje się pan przewodniczący, współprzewodniczący Czarzasty, który tak no, nie do końca zapowiadał to weto. Tak można powiedzieć, że na miękko bardzo. Pani redaktor, no tak, to są rozmowy, które się toczą w różnych, na różnych etapach. Może była inna sytuacja, natomiast według mojej wiedzy nie ma zgody środowisk lewicowych na start Romana Giertycha. Natomiast no, on może oczywiście wystartować poza paktem, może taką rzecz zrobić. No tutaj. A możliwa jest wtedy taka sytuacja, no powiedzmy powtórka z okręgu, w którym startował dzisiejszy senator Gawłowski, że Roman Giertych będzie startował z jakiegoś okręgu, tutaj nawet w mediach wskazywany jest Konin, i wówczas Pakt Senacki nie wystawi tam kandydata. To pana zdaniem jest możliwe, czy też nie? Wiem, że to jest nieustalone. Nie ma takich ustaleń. A czy to jest możliwe? No sądzę, że to jest jeszcze jakoś tam prawdopodobne. Ale w tej chwili takich ustaleń nie ma, żeby partie ustąpiły, powiedzmy, i zgodziły się na jego kandydaturę i to weto swoje wycofały. Ja pytam o tą sytuację z Romanem Giertychem, bo przecież no, pewno część naszych słuchaczy pamięta, pan Roman Giertych zniknął z Polski. Prokuratura nie może mu postawić zarzutów, a wcześniej jak chciała je postawić, to pan Roman Giertych twierdził, że stracił świadomość i byli również tacy, którzy twierdzili, że rzeczywiście jest chyba nieprzytomny, ale co do tego nie było pewności. No a jeżeli zostanie senatorem, to od razu wejdzie w tryb immunitetu, więc no, można powiedzieć, że jeszcze chyba z taką sytuacją do czynienia nie mieliśmy. Mieliśmy oczywiście sytuację, gdzie ktoś uciekał przed odpowiedzialnością i trafiał pod ochronę immunitetu, no ale żeby z zagranicy od razu przechodzić w taką bezkarność, no to chyba jeszcze nie, jak pan senator na to patrzy. Pani redaktor, na pewno te rzeczy są przedmiotem rozmów i ocen. Również podczas obrad paktu tych osób, które ten pakt senacki chcą stworzyć. Natomiast dla nas jest istotne, że był ministrem w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, tworzył ruchy prawicowe, skrajnie prawicowe, Młodzież Wszechpolską i tak dalej. I my nie za bardzo wierzymy w tą jego przemianę, że na pewno już jest takim człowiekiem, któremu lewica może zaufać, że będzie wspierać. Znaczy też nawet nie to, że wspierać, ale że nie będzie kontrował tutaj naszych pomysłów czy naszych idei. Raczej ta jego osoba tutaj dla nas jest dlatego bardziej kontrowersyjna, chociaż to, co pani redaktor mówi, jest też powszechnie znane. I pan senator Wojciech Konieczny, ja przypominam, jest gościem Sygnałów Dnia, pan senator z Polskiej Partii Socjalistycznej. Ciąg dalszy naszej rozmowy już w mediach społecznościowych i na stronie internetowej programu Pierwszego Polskiego Radia.
Panie senatorze, właśnie rozmawiamy dalej, panie senatorze, czyli bardziej ta sprawa przeszłości Giertycha niż ta, no też w pewnym sensie przeszłości, no ale która też może być przyszłością, czyli ucieczka przed zarzutami i strach przed stawieniem się w sądzie, to dla państwa jest wielkim, większym problemem? Czy mówię o tej przeszłości politycznej? Dla nas tak. Dla nas, ja nie widzę tutaj u Romana Giertycha jakichś wypowiedzi politycznych, które wskazywałyby na to, że poza no rzeczywiście można powiedzieć dużą krytyką obecnie Prawa i Sprawiedliwości. No chyba nawet momentami trudno to nazwać krytyką. No tak, to powiedzmy, że no, pan Roman Giertych jest wrogiem Prawa i Sprawiedliwości, to niewątpliwie tak jest, ale no to jest tylko jeden element, natomiast reszta drogi politycznej pana Romana Giertycha no, nie wskazuje na to, aby był przyjacielem lewicy, czy też osobą nawet można powiedzieć neutralną wobec ludzi o poglądach lewicowych. Ale ta cała reszta, o której pani redaktor mówi, no to gdyby był postawiony przez kogoś jako kandydat do paktu senackiego i te negocjacje ruszyłyby tak już bardzo ostro, powiedzmy, no to wiadomo, kto by go wystawił i te inne rzeczy związane z tym ewentualnym immunitetem. Kto by go wystawił? No prawdopodobnie sądzę, że tylko mogą być to, no może być Platforma Obywatelska, ewentualnie, no nie wiem, czy trzecia droga tutaj wchodzi w rachubę raczej? No, wskazywana właśnie w mediach dość często była trzecia droga, dokładnie Szymon Hołownia. No, to może tak. Może tutaj są jakieś związki między panem Szymonem Hołownią a Romanem Giertychem, które spowodują, że no, miałby wtedy poparcie dwóch sił rzeczywiście wchodzących w skład tego paktu, więc, no, ale nie widać teraz tego. Tak, według mojej wiedzy nie został on postawiony jako ten kandydat. Mhm. Może jeszcze te parę dni coś wyjaśnię. Panie senatorze, zmieniamy temat. Pakt, inaczej nie pakt senacki, bo pakt senacki to po pakcie senackim rozmawialiśmy przed chwilą, ale pakt migracyjny, czy umowa migracyjna, czy też nakaz relokacji migrantów, albo jak to mówi pani komisarz Johansson, obowiązkowa solidarność. Jak pan patrzy na ten mechanizm i no, w świetle też wypowiedzi pana posła Poncyliusza, że jeżeli opozycja dojdzie do władzy, to na pewno będzie lojalna wobec instytucji Unii Europejskiej. Pan Poncyliusz mówił to właśnie w kontekście paktu migracyjnego, czyli przymusowej relokacji. No, pani redaktor, no, trzeba powiedzieć, że oczywiście ten temat jest wielokrotnie powtarzany, no ale skoro ma się stać nawet tematem referendalnym, to nie ma się co dziwić. Sytuacja Polski jest jasna. My nie będziemy musieli przyjmować żadnych przymusowych emigrantów. Nie będziemy też musieli płacić za to, że ich nie przyjmujemy, gdyż wojna na Ukrainie, ilość osób, którym musimy tutaj udzielić pomocy, musimy ich przyjąć, jest tak ogromna, że jest zrozumienie w krajach Unii Europejskiej. A skąd rząd... pan senator, przepraszam bardzo, ma tę pewność? Bo na przykład pani komisarz, już wspomniana przeze mnie pani komisarz Ylva Johansson, to jest komisarz, która jest takim ministrem spraw wewnętrznych Unii Europejskiej, tak to nazwijmy, w wywiadzie, którego udzieliła na wyspie Lampedusa, no szczególnie dotkniętej. W ostatni weekend 800 osób przypłynęło z Afryki na tę wyspę Włoską. Powiedziała, że prawdopodobnie Polska nie będzie musiała przyjmować tych przymusowych migrantów. Pan senator mówi, że na pewno. To dlaczego pani Johansson mówi, że prawdopodobnie, a poza tym mówi, że i to też było właśnie powiedziane na Lampedusie, że Komisja Europejska ma narzędzia, żeby wymusić na tych państwach Unii Europejskiej, które nie będą chciały przyjmować nielegalnych migrantów, żeby swoją pulę przyjęły i że wydusi to z każdego państwa członkowskiego. To nie rozumiem. Doktor, no bo Unia, mimo wszystko Komisja Europejska, Unia chcą jakoś zarządzać tym kryzysem imigracyjnym. Nie da się tak zrobić jak w Polsce, że postawimy płot na granicy i postawimy płoty, nie wiem, wokół wysp włoskich czy greckich i wszystkie plaże odgrodzimy. No nie, ci ludzie
przedostałem się, ginąc po drodze w wodzie i tak dalej, ale przedostają się i są. Jeżeli ona widzi 800 osób rzeczywiście, które pojawiają się nagle na tej wyspie i coś trzeba z nimi zrobić, mówiąc kolokwialnie, no to Unia jest zobowiązana do rozpoczęcia działań różnych, zarówno ochrony granic, zarówno filtrowania tych osób, które napłynęły do Unii. Nie, no okej, musi coś działać, no nie może udawać, ale co, musi coś powiedzieć, to w zależności, nie, to ona musi działać, gdzie musi pojedzie, działać. To mówi, nie, w zależności od okoliczności. Nie, musi działać, musi po prostu... Nie, ja rozumiem, panie senatorze, to, że Unia powinna działać i że agencja też Frontex, no ochrona granic, że to wszystko powinno działać i te granice Unii powinny być wzmacniane, bo też przyjmowanie tych ludzi, to jest nakręcanie biznesu, który po prostu żeruje na nieszczęściu bardzo wielu tysięcy ludzi, i o tym doskonale wiemy. Mafie to w tym uczestniczą. Po prostu przemyt ludzi przez Morze Śródziemne jest wielkim nielegalnym biznesem, no, na ludzkim cierpieniu. Natomiast ja pytam o co innego, bo pan senator mówi, że Polska na pewno nie będzie musiała przyjmować, a pani komisarz Johansson tego nie mówi. Stąd zastanawiam się, skąd ta pewność w głosie pana senatora, skoro najważniejsza w tej sprawie unijna komisarz tej pewności nie ma i nikomu w Polsce jej tego nie zagwarantuje. Bo Unia Europejska, mimo całej krytyki, która płynie z rządów polskich teraz w kierunku Unii, jest instytucją, w której jedna osoba nie może się tak po prostu wypowiedzieć. Na pewno wiem, że coś tam. Jeżeli jest osobą funkcyjną, osobą, która piastuje jakieś stanowisko, są gremia decyzyjne, musi być podjęta decyzja ostatecznie. No to skąd to tak pan wie, przepraszam, dzisiaj, jest, jaka będzie decyzja ostateczna? No, oczywiście nie wiem tego tak w 100%. To jeżeli tak jednoznacznie powiedziałem, no to też trochę na wyrost, ale... No ja mogę to oceniać. Ja nie jestem osobą, która odpowiada za to, w sensie podejmuje decyzję, podpisuje się gdzieś pod dokumentem i zanim dostanę większość głosów, zanim sprawa zostanie omówiona i tak dalej, ja już wydaję wyrok jak jakiś sędzia. Tutaj pani komisarz byłaby taką osobą, która rzeczywiście jakby jeszcze sąd się nie zebrał, jeszcze nie zapadła decyzja, ona już mówi, że na pewno tak. No, mówi, prawdopodobnie tak będzie, no bo wszystko na to wskazuje, wszystkie pan, okoliczności. No tak, ale ta sprawa się bardziej komplikuje, bo to rzeczywiście wygląda na to, że miejsce, w którym przemawia pani komisarz Johansson, ma znaczący wpływ na treść jej deklaracji. Jak jest na Lampedusie, to już mówi, że nikt albo, że już takich zwolnień z przyjmowania kwot nie będzie, czyli tych przymusowych migrantów, ale jak była w Polsce chwilę wcześniej, to już mówiła: Polacy, nie martwcie się, napiszecie podanie, a my je na pewno rozpatrzymy pozytywnie. No i teraz jest pytanie o wiarygodność tych deklaracji, bo jeżeli pani komisarz jest w Polsce, mówi jedno, jedzie na Lampedusę, mówi drugie, a cały system zawiera decyzje, a nie pewność, na przykład gwarancje dla państw, które są pod presją migracyjną. Polska jest takim państwem, mogłaby otrzymać takie gwarancje, ale ich nie otrzymuje. No to w naturalny sposób pojawia się pytanie, jak rzeczywiście zachowa się Komisja Europejska i czy w tym kontekście nie uważa pan senator, że takie wzmocnienie polskiego stanowiska i polskiego interesu w postaci wyniku referendum w Polsce w tej sprawie właśnie byłoby w gruncie rzeczy dla Polski korzystne, bez względu na to nawet, kto by rządził. No jeżeli, zakładając, że wszyscy mają dobre intencje i nie chcą, żeby Polska przyjmowała przymusowych uchodźców. Panie redaktor, no nie uważam tak. No, ja uważam, że wszystkie siły polityczne, które reprezentują społeczeństwo polskie w parlamencie, są przeciwne temu rozwiązaniu. Nikt za tym nie będzie optował, żeby przymusowo gdzieś do Polski relokować emigrantów. Nie jesteśmy też za tym, żeby Polska płaciła jakimś innym krajom, przeważnie zresztą bogatszym od nas, jakieś pieniądze za to, że przyjmują. No ale to dobrze. Dynam, no to jakim problemem jest to referendum? Nie, to wszyscy, no, się powinni cieszyć. Znaczy, a dlaczego niepotrzebne? Już pani redaktor powiem. Dlatego, że usłyszałem pytanie, które zadał Jarosław Kaczyński, powiedział je jako
jako najbardziej prawdopodobne, a jak się pan prezes wypowiedział, to jednak myślę, że jest to głos decydujący. I w tym pytaniu było, czy jesteś za polityką rządu, który no dobrze, sprzeciwia się przymusowej relokacji. A jeżeli to pytanie brzmiałoby inaczej, czy no, jesteś oczywiście przeciwko przymusowej relokacji, czy jak chce Unia Europejska obowiązkowej solidarności, choć to określenie jest pewno mniej zrozumiałe dla większości osób, to byłby pan za tym referendum? Ja jestem za tym, żeby było pytanie, czy jesteś za polityką rządu i opozycji, które sprzeciwiają się przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów. I wtedy to pytanie byłoby zadane bez kontekstu wyborczego i wszyscy by udzielili odpowiedzi twierdzącej i jest ono też niepotrzebne. Natomiast to, co pani redaktor mówi, tu już jest pewne zastrzeżenie, moje przynajmniej. No nie da się ukryć, że są kraje położone daleko od tego problemu, bogate, które no przyglądają się, a to w Polsce jacyś uchodźcy z Ukrainy, co nas to obchodzi, nie będziemy na nich płacić. Tak samo, o, przyjechali na Lampedusę, niech się Włosi martwią, niech pani Meloni jakieś pieniądze bierze, im daje, albo tworzy jakieś ośrodki i siedzą sobie w swoich stolicach i uważają, że problemu nie ma. No i tutaj to, że Unia jakiś mechanizm solidarnościowy próbuje wprowadzić, no to akurat ja bym tego tak nie potępiał. No, jest Unia jednak instytucją, która powinna dążyć do rozwiązania tego problemu i o ile Polski nie będzie obejmował ten, zarówno ten solidarnościowy program, no bo tak jak mówię, uważam, że jesteśmy niedofinansowani przez Unię wobec tego, co robimy, jak pomagamy uchodźcom. Nie, no ale panie senatorze, pan cały czas mówi, że Polski nie będzie obowiązywał. No to przepraszam bardzo, znaczy naprawdę, no już się o to pytałam. No ja nie jestem w stanie pojąć, czy wsłuchując się w wypowiedzi głównych polityków Unii Europejskiej, szczególnie pani komisarz Johansson, na jakiej podstawie państwo wyciągają tak stanowcze wnioski, bo przecież ona sama mówi, że nie daje nikomu takiej gwarancji. Nie daje nikomu takiej pewności. I mało tego, mówi, że jak złożycie podanie, to my będziemy je rozpatrywać. Nie, no i dobrze mówi. Tutaj akurat pani redaktor, jeżeli jest przepisy, jeżeli tryb postępowania zakłada najpierw złożenie wniosku, a potem rozpatrzenie go, no to tak jak w każdej administracyjnej najdrobniejszej rzeczy, nie wiem, ale w gminie, to znaczy, jeśli ktoś nie złoży wniosku ja o rozumiem, to, że chce, nie wiem, zmienić plan zagospodarowania terenu, to nikt mu go nie zmieni. No, ja rozumiem, ale wie pan, są wnioski, w których składa się podanie i są z góry kryteria określone i jest automatyczne tylko sprawdzanie tych kryteriów, a tutaj mamy do czynienia z dobrowolnością i swobodą oceny. Czyli tutaj nikt nie daje Polsce gwarancji tego, że ten wniosek Polski będzie rozpatrzony pozytywnie. I to jest chyba główny, no dobrze, główny problem. Idąc, i dosłownie idąc, dwa zdanie na ten temat, dobrze, bo ale musimy kończyć. Idąc z tym tokiem rozumowania, no to referendum też nam nie daje żadnej gwarancji, że no, to, ten jest, głos będzie jest dodatkową, no, dodatkową presją ale, na Komisję Europejską, żeby jednak uszanować głos Polaków. Bo to już nie jest kwestia polityczna, tylko kwestia obywatelska też. I do tej pory tak było, że zazwyczaj instytucje Unii Europejskiej szanowały wybory referendalne. Przecież jeżeli nie złożymy wniosku, to nawet jak przeprowadzimy referendum, to nic nie uzyskamy. No więc najpierw złóżmy wniosek odpowiedniego motywujmy. No właśnie, zawsze jest pytanie, czy najpierw dajmy się Polakom wypowiedzieć, a później składajmy wnioski, bo być może jak się Polacy wypowiedzą, to już wniosków nie będzie trzeba składać, bo nikt takich procedur nie będzie wprowadzał. Ale to już jest pieśń przyszłości i tak do niej będziemy powracać. Pan senator Wojciech Konieczny, Polska Partia Socjalistyczna, był gościem Sygnałów Dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.